Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu wytrzymaliście wielkie zmaganie, to jest udręki, już to wystawienie publicznie na szyderstwa i prześladowania. Autor listu zwraca uwagę na taką sytuację, w której gdy dzieją się jakieś trudne rzeczy, doświadczamy jakiejś próby, zachęca nas do tego, żeby wrócić pamięcią do tych momentów, kiedy po doświadczeniu Pana Boga byliśmy w stanie jakieś rzeczy wytrzymać, jakaś ta nasza ufność była większa niż to, co doświadczaliśmy. Myślę, że trzeba nam dziękować Panu Bogu za te wszystkie momenty i też troszczyć się o nie, za te wszystkie momenty, w których możemy powiedzieć, że jest dobrze, może nie jest jakoś tak super, ale takie mam poczucie, że jakoś rzeczy się układają, że mimo wszystko jestem na drodze do Pana Boga, pomimo różnych tam potknięć. Potrzeba nam troszczyć się o takie momenty, by w sytuacji, w której będziemy doświadczali czegoś trudnego, wracać pamięcią do tego doświadczenia. Dzisiaj nam Jezus mówi o tym, że Królestwo Boże rozwija się w dzień, w nocy, czy ktoś śpi, czy nie śpi, tak jak ziarno, które jest na polu. I rzeczywiście czasami tak w życiu duchowym można się tak czuć, że jest jakby noc, w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, żadnych efektów jeszcze nie widać, tak jakby to wszystko rzeczywiście gdzieś tam pod ziemią było zakopane. No nic w ogóle, żadnych efektów nie widać. Niczego, absolutnie niczego. I mistrzowie duchowi mówią o tym, że to jest noc ciemna. No różnie to nazywają, ale między innymi tak. Taka ciemność duchowa. I co wtedy zrobić? Zazwyczaj nic nie robić wtedy. Być wiernym temu, co się robiło wcześniej. Bo jeśli to nie wynika z mojego zaniedbania, nie wynika to z moich grzechów, to Pan Bóg mnie teraz przeprowadza przez ciemność. A po co? A po to, żebym tam wytrwał tylko ze względu na Niego. To jest moment, w którym oczyszcza się miłość. Nie jestem dlatego, że widzę jakieś spektakularne owoce w swoim życiu, bo nie widzę nic, bo jest noc, ciemność, wszystko zakopane pod ziemią, nic nie widać, żadnych efektów. Ale jestem tam tylko ze względu na Niego. Bez wsparcia patronów nie moglibyśmy nagrywać. Dziękujemy.